Witam Państwa w magazynie samorządowym. Dzisiaj trochę w określonym składzie, ale zawsze mili goście w naszym studiu. Od mojej prawej strony pani Barbara Oczkowska. Dzień dobry, pani witam Państwa. Pani Stefania Raczek, witam serdecznie. Sesja w czwartek 12 stycznia, tam rozpocznie się o godzinie 12. No i myślę, że najważniejszym tematem tej sesji będzie budżet. No i wokół tego budżetu tytułem wstępu trochę było zamieszania. Może pani Barbara Oczkowska tak rozpocznie, czy nie? No. Bo to z Państwa, pani reprezentuje tych 12 radnych. A to znaczy, że z naszego powodu zamieszanie? Nie, no ale to Państwo jakby. Proszę Państwa, tak jak pani redaktor mówi, budżet to jest ten najważniejszy moment, nad którym pracuje Rada Miasta i pan prezydent. Jest to ważny dokument finansowy. Zanim przejdziemy do tego budżetu, to tak woli przypomnienia. W budżecie zaplanowano wydatki na 370 milionów, dochody 370 milionów, wydatki 417. Przypominam, że w roku 2016 dochody były 291 milionów, a wydatki 300 milionów. Zadłużenie miasta na rok 2017 180 milionów, rok temu 146,8 miliona złotych. To te cyfry mówią same za siebie i ten moment przyszedł, kiedy usiedliśmy nad tym budżetem, że no, nie można zadłużać miasta, wręcz wpędzać w spiralę zadłużenia. Ja chcę przypomnieć, że kiedy pan prezydent objął stanowisko prezydenta w mieście Lesznie, zlecił tak zwany audyt finansowy. I pamiętacie, kiedy ten audyt się zakończył, prezydent oficjalnie zapowiedział ostre zaciskanie pasa. Taka była zapowiedź. Niemniej jednak widzimy, że w 2017 roku ostre zaciskanie pasa jakoś się nie ziściło. Rozumiemy i widzimy, że nie ma rozwoju miasta bez inwestycji. My jako klub radnych Platformy ani jednej złotówki nie zakwestionowaliśmy, jeśli chodzi o wszystkie inwestycje, które są zaplanowane, gdzie zaplanowane są środki zewnętrzne. Miasto nowoczesne, rozwojowe musi być proinwestycyjne. My to rozumiemy, ale trzeba racjonalnie podejść do wszystkich wydatków, które znalazły się w tym budżecie. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej to radni odpowiedzialni, radni, którzy z obawą patrzą na ten budżet i dlatego doprowadziliśmy do spotkania jednego, drugiego, trzeciego z panem prezydentem. Liczyliśmy, że pan prezydent zrobi jeden krok wstecz, żeby usiąść do tego budżetu i jednak szukać oszczędności i wydatki, żeby były racjonalne, ponieważ zadłużenie 180 milionów na 2017 jest zatrważające. A żal by było, żeby teraz robimy, rozwijamy się, budujemy, a potem będziemy tylko spłacać i nie będzie żadnego ruchu. Ja chcę powiedzieć, że to my radni, i tu mówię radni z jednej i z drugiej strony, to my radni jesteśmy odpowiedzialni za ten budżet, za to miasto, za finanse tego miasta i za stabilizację mieszkańców. I ten plan, który został przedłożony, no nie jesteśmy w stanie zaakceptować. Co Państwo na to? Ja powiem, jako klub PR18 oczywiście będziemy popierać ten budżet, bo uważamy go za najlepszy z ostatnich lat. Jest on bardzo proinwestycyjny i tu się składa kilka rzeczy na ten właśnie budżet proinwestycyjny, ponieważ są tak zwane rzeczy rozpoczęte w ramach IOS i OFAL-u, które no, trzeba kontynuować. Dwa, mamy, myślę, już chyba ostatnie rozdanie związane z środkami unijnymi. I tutaj też miasto chce pozyskać jak najwięcej środków. I to wszystko powoduje, że ten budżet proinwestycyjny no, jest taki, jaki jest. 94 miliony złotych na wydatki inwestycyjne to oczywiście jest bardzo dużo, bo to jest ponad 20% budżetu. I tu jak najbardziej uważamy, że to jest kierunek właściwy. I my oczywiście ten budżet będziemy popierać i tutaj nie ma żadnej nieodpowiedzialności. Pan prezydent i tak już ciął po raz kolejny te wydatki związane z bieżącymi wydatkami i również niektórymi inwestycjami. Ale powtórzę, że 15 listopada projekt budżetu został przygotowany.
projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej chwili budżet jest w rękach radnych i radni do końca stycznia ten budżet czy inny budżet, prawda, jeżeli naniosą poprawki, muszą uchwalić, bo w przeciwnym razie grozi nam no, katastrofa, prawda, bo wówczas, jeżeli do końca stycznia taki budżet nie zostanie uchwalony, no to jakby za nas ktoś go ustali, a ustali tylko i wyłącznie wydatki obligatoryjne, czyli no, nie wiem, czy nawet będziemy mieli odśnieżane wtedy miasto. Także tu ta odpowiedzialność ciąży w tej chwili na radnych i jak najbardziej się zgadzam, że jeżeli takie poprawki radni chcą składać, to jak najbardziej będzie głosowanie i wtedy trzeba wskazać, z czego rezygnujemy, prawda, jakie inwestycje wykreślamy, czy jakie inne bieżące wydatki wykreślamy. Pani Stowary? Ja bym chciała powiedzieć tak, że przede wszystkim budżet miasta to nie jest budżet ani prawicy, ani lewicy. Ja sobie pozwolę zaczytować jedno zdanie, które przedstawili mi mieszkańcy Leśna, z którymi się spotkałam i bardzo mi to zdanie utkwiło w pamięci. Powiedzieli oni tak, budżet miasta jest budżetem, budżet Leśna jest budżetem, budżet miasta Leśna jest budżetem mieszkańców, bo na ich potrzeby i oczekiwania ma odpowiadać. I tutaj z nimi w pełni się zgadzam. Pan prezydent, przygotowując projekt budżetu, a właściwie to powiedziałam, że pani skarbnik i pani naczelnik, bardzo sobie cenię panią skarbnik naszą, jest osobą bardzo merytorycznie przygotowaną i ja sobie nie wyobrażam, żeby ona przygotowała budżet miasta Leszna na rok 2017, który powodowałby łamanie przepisów prawa. Jest to budżet oparty na wnioskach, na rozmowach z mieszkańcami Leszna. Uważam, że budżet jak najbardziej do zrealizowania. Ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, że dopuszczalny wskaźnik zadłużenia miasta na rok 2017, jak mamy napisane w projekcie budżetu, który radni dostali, może wynosić 7,44% planowanych dochodów miasta. A wskaźnik, jak mamy na dzień dzisiejszy, a więc budżet, na którym będziemy głosować, wynosi zadłużenia 4,03, a więc mamy jeszcze bardzo dużą rezerwę. Ale czy... Pani, czy jak pani była w poprzednim samorządzie i prezydentem był pan Tomasz Molewczy, no to troszkę opozycja mówiła inaczej, kiedy pan prezydent mówił o zadłużaniu miasta. To tak? Znaczy się bez... Bo wtedy państwo też mówiliście o tych problemach zadłużania. To znaczy się na pewno Klub Prawa i Sprawiedliwość zawsze dbał o to, żeby miasto się bardzo nie zadłużało, ale proszę pamiętać, że rok 2017 to jest rok ten, w którym możemy pozyskać bardzo duże pieniądze zewnętrzne. I dlatego zapisanie w budżecie 94 miliony na inwestycje, to by było, przepraszam, w stosunku nie fair do mieszkańców Leszna, żeby myśmy mieli z czego zrezygnować. Co prawda Basia powiedziała, że nie zostaną ściągnięte żadne inwestycje, które mają dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tu jest zaplanowane, że z miasta musi być 16,5 miliona. Ale ja chciałam powiedzieć ci, moja droga Basiu, że myśmy się zapoznali wczoraj, nasz klub, z tym, co wyście, nie wiem, czy wy to zaproponujecie, dostaliśmy listę, gdzie będziecie chcieli zdjąć z budżetu miasta, wprowadzić poprawki na 2 miliony 400. Ja ci to muszę powiedzieć, że my na to jako Klub Prawo i Sprawiedliwość się zgadzamy, ponieważ to są takie poprawki, które nie powodują wyrzucenia z budżetu prawie żadnych inwestycji. Gdybyśmy chcieli wprowadzić oszczędności 20 milionów, to ja sobie tego nie wyobrażam. Proszę mi wierzyć, że jestem tą radną, która czytam każde... Poczekaj Basia, każde szczegółowe projekty uchwał, a już nad budżetem to naprawdę siedziałam. I teraz, gdyby zrobić oszczędności do 20 milionów, to proszę ciebie, tu mam wieloletnie, a więc nie możemy, bo wy na to się godzicie i oczywiście my też, że to, co jest dofinansowanie zewnętrzne dochodzi, ale te wydatki roczne to przede wszystkim to są wydatki z budżetu miasta i to przede wszystkim dotyczą remontów szkół, przedszkoli i innych związanych z funkcjonowaniem no, miasta. Pan prezydent to jest... na przykład mówił, czy mam wykreślić strzelnicę, remont strzelnicy. Strzelnica akurat nie będzie, no, bo właśnie, nie ale państwo to zabiegaliście, więc dlatego... My akurat nie, ale to... ja mówię o pani Pani, więc że... my akurat... Ja tylko
wspomnę o takiej kwocie, która już powinna uderzyć i nas radnych, i mieszkańców, którzy nad tym się interesują i nas słuchają. 55 milionów w tej chwili brakuje nam i musimy mieć 55 milionów tej pożyczki, natomiast w roku 2016 9 milionów. Tylko 9. Ale Basia, my nie wracajmy do roku 2016. I zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje. Ale nie były takie inwestycje, które no właśnie, jeżeli nie mieli jutrzejszą bankę. Dobrze, ale my wkręcamy się w ten wir zadłużeń i żeby nie było za późno. To daj powiedzieć. Daj mi jedno słowo. Pytam ci się. Proszę mi powiedzieć, żeby mieszkańcy słyszeli i ja, żebym słyszałam jako radna, bo ja jako radna i mój klub, wczoraj siedzieliśmy długo i analizowaliśmy wasze propozycje, jak mówiłam, jesteśmy skłonni to zaakceptować. Proszę mi powiedzieć, jakie jeszcze macie propozycje powyżej tych 2 400 000, które myśmy otrzymali. Czy macie jakieś inne propozycje? Bo my nie wiemy i nie wiem, co wy chcecie znieść. Ja nie widzę w budżecie, żeby znosić, nie wiem, remont szkoły, czy budowę szkoły zaborowej, która jest z budżetu miasta, czy innych. Ja nie widzę naprawdę takich rzeczy. Myśmy to mieszkańcom obiecali, a mało tego, budżet, jak wiecie, jest tak skonstruowany, nie tylko na rok 2000, wskaźnik zadłużenia na 2017, przecież mamy jako radni w budżecie, jak spojrzysz na końcu, na przedostatnią stronę, to tam są wskazane wskaźniki, jak możemy się zadłużać. I proszę mi wierzyć, ja ufam naszej pani skarbnik, która jest osobą bardzo dobrze merytoryczną, przygotowaną i wydaje mi się, użyję tego słowa, co powiedzieli mi mieszkańcy Leczna, że to jest prawdopodobnie z waszej strony taki blef polityczny. Powtarzam to, co mieszkańcy mówią do mnie w Bajstyniu, budżet realizujmy jaki jest, ponieważ mówię, ja cały czas jednak ufam naszym urzędnikom, którzy mnie doprowadzą do tego, żeby łamać prawa i pilnują te nasze budżety. A rozwijać się mówimy, musimy, nie możemy stać w stagnacji i tylko przeznaczać pieniądze, nie wiem, na utrzymanie miasta, bo jednostki musimy utrzymać. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj te propozycje związane z obniżeniem tych wydatków mają z jednej strony w zasadzie taki troszeczkę zabieg, bym powiedział, kosmetyczny, bo one de facto nie dają żadnych oszczędności. Prawda? Bo również w tej dyskusji nad budżetem no, padła się ta propozycja i z tej między innymi propozycji, czyli obniżenie o 10% kosztów związanych z inwestycjami, bo na pewno będą przetargi o niższej prawda, kwocie, tak? Tak? I tu jest sztuczne jakby takie pokazanie jakby mieszkańcom to, że po prostu w listopadzie sam prezydent powiedział, że tu będą oszczędności. Tak, w listopadzie. Tak, ale one nie będą oszczędności, nie będą wynikały z tego, że dzisiaj obniżymy o 10% wartości kosztorysowe, tak, zaplanowane, tylko de facto oszczędności nastąpią wtedy, kiedy będzie rozstrzygnięcie przetargu. Tak? Tak. I wtedy będą, i wtedy się pojawią te pieniądze w wolnych środkach. A zostało jasno zadeklarowane, że 90% wolnych środków będzie przeznaczanych na spłatę zadłużenia. Też nie wiemy, czy na wszystkie zadania inwestycyjne, które są współfinansowane, otrzymamy te pieniądze. Więc też być może naturalnie one zostaną zdjęte. Dlatego wydaje mi się, że tu troszeczkę, ja się zgadzam z panią Stefanią, że troszeczkę mi się wydaje, że sztucznie wytworzona ta atmosfera, że my musimy znaleźć oszczędności, prawda, po to, żeby pokazać, że nie chcemy zadłużenia. To naprawdę ten zabieg niewiele wnosi. Te oszczędności, jeżeli będą, to będą wynikały z przetargów. Jeżeli państwo chcą robić oszczędności, to trzeba powiedzieć, nie robimy strzelnicy, nie robimy na przykład innych. Ale odpowiedzialny radny tego tak, nie powie, bo strzelnica jest dofinansowana i my tych pieniędzy nie ruszymy. Ale dlatego ja chcę powiedzieć, jeżeli chcemy powiedzieć mieszkańcom, że robimy oszczędności, to musimy jakieś zadania wykreślić. My nie możemy sztucznie obniżać, prawda, tylko i wyłącznie planu po to, bo mówimy, że przetargi będą na pewno o niższych kwotach. A także będą na pewno, to możemy się założyć. No okej, okay, ale te propozycje nie powodują, że my oszczędzamy, bo te oszczędności same wynikną wtedy, kiedy te przetargi będą rozstrzygnięte. Muszę tylko powiedzieć, że kiedy usiedliśmy do tego budżetu i tą dwunastką stwierdziliśmy, że jest ten budżet strasznie rozdmuchany, myśmy ten problem zgłosili panu prezydentowi. Myśmy się spotykali z panem prezydentem bodajże 4 razy, w których też pan radny uczestniczył. Czasami była dobra wola, czasami jej nie było widać. Niemniej jednak
to pan prezydent jest autorem tego budżetu i pan prezydent powinien się zastanowić, jeżeli idziemy drogą proinwestycyjną i będziemy to miasto rozwijać i inwestować w te projekty, które są dofinansowane ze środków zewnętrznych i wszyscy dwoma rękoma za tym głosujemy i jesteśmy za, to szukajmy tych oszczędności gdzie indziej. Szukajmy gdzie indziej. Inwestycje, miasto się rozwija, wszyscy chcemy. Więc ja uważam, że trzeba dojść do jakiegoś kompromisu i jeżeli pan prezydent dotychczas nie zaproponował, to my jutro zaproponujemy. Ale Basia, my jutro zaproponujemy. Ale Basia, tylko tak delikatnie, prawda? Ja chciałem tylko też powiedzieć, że delikatnie, no, w tym sensie, że pan prezydent właśnie podkreślał na tych spotkaniach, że również przez co miesiąc de facto ten budżet ulega pewnym zmianom. Tak. I również zadeklarował, że od następnego dnia, prawda, po uchwaleniu budżetu możemy przystąpić dział po dziale, prawda, w wydatkach bieżących do tego, aby wspólnie pracować nad tym, gdzie można ewentualnie szukać oszczędności. Ale oszczędności trzeba szukać realnie w sposób taki, że czegoś nie wydajemy albo po prostu robimy o jakiejś niższej jakości albo w jakiś inny sposób. Wszystkie wydatki związane z inwestycjami czy innymi, one generalnie opierają się o przetargi. Tak? W związku z tym de facto ta cena wynika później. I ta deklaracja, że te 90% zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia, myślę, że też jest bardzo ważna i tutaj podkreślamy to, że budżet jest bardzo dobrze przygotowany, przede wszystkim proinwestycyjny i szukający środków zewnętrznych. I to jest, mi się wydaje, ja bardzo ważne. Ja powtarzam po raz drugi, że Platforma nie ma ani grosza nie zdejmie i nie ma zamiaru żadnych inwestycji zdjąć z uwagi na to, że chcemy, żeby miasto się rozwijało, ale patrzmy realnie na ten budżet. My chcemy kompromisu z panem prezydentem. My chcemy w zgodzie, wspólnie w zgodzie razem zbudować przyszłość tego miasta. I nie ukrywam, że takie zadłużenie no troszkę niepokoi. Nas radnych niepokoi. Na tę chwilę nie ma zgody. Ale ja Basia, myślę, że wy to zrozumiecie. Jak to zachowa się w czasie głosowania? No, bo idzie na kompromis, jest już troszkę na dyskusję. Jutro jest sesja i na tej sesji po konsultacji z radnymi, po konsultacji z mieszkańcami będziemy składać wnioski ja czy autopoprawki. Basia, ja już Ci powiedziałam i deklaruję tutaj publicznie, że myśmy wczoraj rozważali, muszę się powtórzyć, żebyś to usłyszała jasno, wyraźnie i dobitnie. Przepraszam, wejdę Ci słowo. My rozumiem, że nie chcecie, żeby zdjąć, nie daj Boże, kontenerów kultury, nie daj Boże, żeby nie ten Kleszyńskie Centrum Basia, daj mi powiedzieć, ja Ci powiedziałam, że myśmy się wczoraj zapoznaliśmy i 2 400 000, które nam przedstawiono, obiecuję Ci, że prawo, ale wyście to pokazali i my na to się będziemy akceptować. Jest pytanie, co Wy zgłosicie następne, nie wiemy, dlatego chcę się dowiedzieć, czy macie jeszcze jakieś propozycje zniesienia To nie my, Pani Skarbnik, jadąc pozycja po pozycji, myśmy zaproponowali 10% i Pani Skarbnik zdejmowała, to jest przymiarka. Czy w takim razie jest jakaś inwestycja, zapytam obie strony, czy jest jakaś inwestycja, która miastu nie jest potrzebna? No Pani Basia to mówi, nie wiem, Leszyńskie Centrum Nauki, tak? Czy Leszyńskie Centrum Nauki, ale no... Znaczy ja pytam, czy są jakieś inwestycje, z których ale w tej chwili ja będę się zastanawiała nad tym Leszyńskim Centrum, ponieważ wyraźnie, pieniądze są ale Basia, wyraźnie albo wytrzymacie się jednego słowa, albo nie. Mówicie publicznie, a potem się wycofujecie. Powiedzieliście, że na wszystkie inwestycje, na które mamy pieniądze zewnętrzne, a pragnę przypomnieć Tobie i mieszkańców Leszna, że na Leszczyńskie Centrum Nauki mamy aż dofinansowanie 2 000 000. Ale 2 000 000, a 6 000 000. A na kontener, nie ma. My jest 550, ale proszę powiedzieć, co to jest kwota 550. Chciałam się jeszcze powiedzieć na temat kontenerów, na które mamy przeznaczone 550 tysięcy. To jest propozycja pana radnego Adama Kośmidra. Ja bardzo go prosiłam, żeby albo się z tobą spotkał, albo z tobą porozmawiał, przedstawił ci, czy waszym klubowi, na czym polegają te kontenery kultury. Kontenery pani kultury radna, to są skierowane dla młodzieży. Pani radna, ja oglądałam wizualizację, ja byłam tym zachwycona i ja jestem za tym, żeby dla młodzieży to przygotować, ale jeszcze raz się pytam, czy wszystko naraz? Ja nie widzę dobrego menadżera, bo dobry biznesmen nie robi wszystkiego naraz w swojej firmie. Robi dojazd, inwestuje w sprzęt i do tego jeszcze robi piękną infrastrukturę wokół firmy. Nie, dobry biznesmen inwestuje
tylko idzie w inwestycje. Ja tak uważam, więc dlaczego zapożyczone mamy zrobić inne jeszcze, powiedzmy, jakieś działania? Zróbmy to, na co są pieniądze. Zapożyczajmy się mniej. Nie róbmy zapożyczone pieniądze. Pan Skrzypczak, powoli zmierzajmy do końca. Widzę, że zmierzamy właśnie w dobrym kierunku. To znaczy, jeżeli grupa radnych chce oszczędności, no to musi zaproponować na przykład likwidujemy no zadanie, czy likwidujemy, czy przenosimy, prawda, na okres, bo to jest wtedy rzeczywista obniżka, prawda? Tak. Nie z klucza 10%, absolutnie, prawda, bo tak. Kosztorysy na pewno są zawyżone, więc tu trzeba powiedzieć jasno, jeżeli mówimy o strzelnicy czy o kręgielni, no to też możemy, nie mówimy, że po 10% zdejmujemy, bo to nic nie daje, prawda? Musimy powiedzieć, może jeden tor robimy mniej, prawda, no to wtedy będą oszczędności. To znaczy, że trzeba się tak trzeba patrzeć, czyli właśnie merytorycznie, jeżeli mówimy o zadaniu, to wtedy wykreślamy, to wtedy będą mniejsze wydatki, ale nie z tego powodu, że plan jest milion i my zdejmiemy i powiemy, że dzisiaj jest 900 tysięcy, jak nie wiemy, jakie jest rozstrzygnięcie. Ale ja wam dam tylko przykład. Została podpisana reforma edukacji. Ja już dzisiaj, gdybym była skarbnikiem czy panem prezydentem, to już bym się zastanowiła, czy salę modernizacyjną gimnastyczną w gimnazjum numer 1 będziemy, 200 tysięcy było, czy 100 tysięcy, gimnazjum numer 2, czy rozbiórka gospodarczych tam w gimnazjum numer 1, już bym się wstrzymała z wszystkimi działaniami na rzecz nieruchomości budynków gimnazjalnych, ponieważ no, taka a nie inna sytuacja się w kraju i te ruchy w kraju są tak szybkie, tak się wszystko zmienia, że no sami widzicie, już bym tu 300 tysięcy okroiła. Jeśli ty jesteś tak bystra, że tak szybko potrafisz to w ciągu jednego dnia ogarnąć, proszę pamiętać, że pan wiceprezydent Jóźwiak nie ma tylko na głowie oświaty, bo ma jeszcze inny. Ja myślę, bez wątpienia, teraz niektórzy mają bez wątpienia, co ty teraz mówisz, on na pewno to analizuje. Znając pana Jóźwiaka, dogłębnie to analizuje. Dlatego chcemy wnosić poprawki. Nie ujdzie naszej uwadze, żeby wydać jak najmniej pieniędzy. Na tą chwilę, jeszcze raz powtarzam, zgłoście jakieś propozycje, chociaż uważam bardzo mądrą propozycję. Przeniesienie na... Jeśli zgłaszamy propozycję przeniesienia takiej i takiej inwestycji, która jest finansowana z budżetu miasta na rok 2020. O tym rozmawialiśmy. I myślę, że to by nie było aż takie kontrowersyjne. Mamy te, mówimy w tej chwili o tych 550 tysięcy. Uważam, że to jest bardzo mądry pomysł, co nie znaczy, że nie można rozważyć na rok 2000, ale to mówię w moim własnym imieniu na tą chwilę, na 2018. To mam, na razie mamy 550, a gdzie to 20, Basia? Kochanie, ale jeżeli wydajemy pieniądze, więc jeżeli widzimy, że są takie działy i takie pozycje w budżecie, które można zrobić za rok czy za dwa, to my je wskażemy. Ale ja to nie widzę. Wydaje mi się, że na tę chwilę 55 milionów. Pan prezydent na konferencji powiedział, że dla niego wszystkie inwestycje są ważne, więc ja uważam, że to dogadacie. Ja tylko na koniec mogę coś powiedzieć. Ja tylko chciałam powiedzieć państwu, że ja nie wyobrażam sobie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby radni tego miasta, wybrani przez mieszkańców Leszna, nie zaakceptowali budżetu na rok 2017 z poprawkami, ponieważ to, żeby za nas budżet uchwalała Regionalna Izba Obrachunkowa, mnie jako radnej takiej nie dochodzi. Nie ma. Jeżeli by do tego doszło, to ja apeluję do wszystkich radnych, że my się na to nie nadajemy na radnych i rezygnujemy. Albo działamy w imieniu mieszkańców Leszna i dobrze uchwalamy budżet, ale nie zlecajmy temu Regionalnej Izbie Obrachunkowej, że to by było 3 lata zaciskania pasa i już nie chcę cytować, jakie to są skutki nieuchwalenia budżetu miasta przez rządy. Fatalne, więc proszę, żeby radni byli... Bardzo państwu dziękuję. Jutro zachęcam naszych widzów do śledzenia sesji. Będzie...